Witam drodzy państwo, nazywam się Karolina Sobocińska, a moim dzisiejszym gościem jest gwiazda pierwszej edycji Polskiego Big Brothera. Co robi dziś, czym się zajmuje? O tym dowiemy się już za chwilę. Alicja Walczak. Bardzo miło, witam i witam wszystkich serdecznie. Ja również ciebie witam. Dziękuję, że się zgodziłaś na ten wywiad. O. Powiem Ci, że zawsze wchodzenie do studia i rozmowa daje mi takiego, jednak to jest we mnie, taka potrzeba uczestniczenia w życiu i z takich rozmów i z przeprowadzanych wywiadów. Nie tylko, że dowiadujemy się więcej o sobie, ale mamy możliwość podzielenia się tym, co robimy i jak żyję, co robię. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję, że przyszłaś, że znalazłaś czas dla nas. Natomiast powiedz mi, bo Big Braderze mhm. po udziale, tak. e, powiedziałaś, że m, było to ciekawe doświadczenie, dzięki któremu mogłaś lepiej poznać samą siebie. Na pewno to był taki moment zwrotny w moim życiu, ponieważ ten program, y, nawet do dzisiaj, no, raczej jestem osobą rozpoznawalną, i większość ludzi kojarzy mnie z tym programem, ponieważ był to hit. Sami, sami wiemy, jaka była olbrzymia oglądalność. Y, ale w takich nie tylko trudnych czy łatwych, to są wyzwania naszego życia. Jeżeli. Dla mnie to było coś takiego głębokiego, że mogłam poznać siebie, jak reaguje też w ekstremalnych warunkach. Tak? Bo poznajemy wtedy siebie najbardziej. Dużą y, uwagę widzowie zwrócili na to, że ty byłaś niezwykle uduchowioną osobą w programie. Tam y, kończyłaś każdy dzień modlitwą. Jak jest teraz, czy dalej jesteś tak uduchowiona? Tak, y, dalej, bo y, bynajmniej wiara, w której zostałam też wychowana, y, ja pogłębiam ją, to nie jest tylko taka, tak jak ktoś by powiedział, religijność, y, sposób. Y, tak naprawdę każdy z nas jest duchem, nie tylko ciałem. Jeżeli wejdziemy bardziej właśnie w tą przestrzeń tego, kim my jesteśmy, jak sobie zadamy pytanie, odwieczne pytanie, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, to wtedy będziemy mogli wiedzieć, czego tak dopełni, oprócz tych rzeczy pięknych, zewnętrznych, potrzebujemy tego ducha. I ta harmonia powoduje, że no jest wtedy nas wiedza doświadczana staje się mądrością. No a w naszym życiu o to chodzi, żebyśmy żyli pełniej, piękniej, zdrowiej, po prostu wspaniale, w pełnej harmonii. O. A jak ty żyjesz teraz? Jak byś określiła swoje obecne życie? Ja jestem w takim momencie yy, yy, takiego artystycznego przeżywania swojego życia, gdzie ten artyzm widzę Poprzez kontakty z ludźmi, poprzez to, co robię, poprzez moje również marzenia, które wyznaczam sobie cele i na ile jestem w stanie uzyskać we współpracy, czy sama, dokonuję ich, tak? Żeby to było coś. coś co ma wartość. Ty masz mhm. bardzo dużo kierunków studiów skończonych, tak. bo i jesteś tłumaczem, mhm. i jesteś dziennikarzem tak, z wykształcenia. Tak. I e, jeszcze skończyłaś. Akademię w... Sztuk Pięknych. Akademię Sztuk Pięknych, tak, tak. jesteś malarką. Jestem malarką, y, fotografuję, robię wystawy, sprzedaję obrazy. Y, dlaczego tyle? Ktoś by mógł powiedzieć, y, dlaczego tyle tych kierunków? Y, ja, ja sądzę, że jestem cały czas w procesie, tak, jak chyba każdy z nas procesie rozwoju tego potencjału, który jest we mnie. Poznając siebie też smakuje życie i sprawdzam, co na dzień dzisiejszy bardziej pasuje mi, co mi zachwyca. Ja chcę się zachwycać dniem dzisiejszym, robić nowe rzeczy, motywować innych. Sama też oglądam filmy ludzi, którzy zajmują się coachingiem, rozwojem osobistym, duchowym. Są to różne, różnego rodzaju techniki, medytacje, sposoby. Nawet wyborów, jak spędzić swój wolny czas i otaczania się takimi ludźmi. I to pomaga nam wszystkim, żeby w świecie, który nas teraz aktualnie otacza, żeby lepiej żyć. Po prostu lepiej żyć w, w, w pełni. Jasne, a kim jesteś dzisiaj najbardziej? Bo wydaje mi się, że jednak malarzem, że to najbardziej było... dzisiaj to jestem z sobą. Bo zadaję sobie to pytanie, ale tak sobą w pełni, która wyraża się poprzez teraz malarstwo, tak? Yy, jestem malarką, yy, poprzez no, też książkę, którą już dawno napisałam. Tak czuję, że do pewnych rzeczy też yy, dojrzewamy. I może na dzień dzisiejszy to są informacje, które to były przeżyte kiedyś tam, ale czuję, że, że jednak ją wydam, bo jednak jak już się powiedziało A, to potrzeba też powiedzieć B, żeby to jest, sama do siebie mówię, jak już rozpoczęłaś jakiś projekt, to dokończ go, nie? I staram się teraz zamykać te wszystkie rzeczy, które kiedyś zasiałam i zbieram te owoce. Planów i marzeń jest dużo. Ostatnio też przeprowadzałam cykl znowuż wywiadów ze strony tej prowadzącej jako dziennikarka artystyczne dusze. Także mogłam być ze strony nie tylko jako artysta-malarz, ale rozmawiać z artystami. Że to jest tak, jakby była po dwóch stronach tak? z dwóch stron. W którym momencie mogę wejść i być w tym, to jestem. I to jest sztuka wyborów. No A co byś wybrała dzisiaj bardziej? To dziennikarstwo czy jednak malarstwo? Bo, bo mhm. też no, nie da się ukryć, że malarką w malarstwie od, yy, znajdujesz... Też ujście dla swoich pa. emocji. Tak. tak. Moje emocje, moje pasje, jest tam bardzo dobra energia, bo ja wiem, w jakim stanie ja jestem i jak to maluję. To są formy od abstrakcji, realistyczne, portrety, nawet piszę ikony, w zależności od tego, jakie jest też zamówienie. tak? Ale to jest też czas, że ja jestem taką duszą, która, e, tak jak iskierka, która chce tak tu pobyć, nacieszyć się, tu. Porównam do jedzenia. Gdybyśmy jedli jedną rzecz, najwspanialszą. Ktoś lubi na przykład schabowego, czy tam krewetki. Ale by codziennie jadł tą samą rzecz przez miesiąc, przez tydzień, to daje ci głowę, żeby się znudził. I dlatego chyba moja dusza wie, że ja doświadczam życia na wiel wielowarstwowo, na wielu poziomach i yy, i to wtedy mnie nakręca, to mi daje sens życia. Tak jak mówisz, czy dziennikarstwo, czy malarstwo, ja nie wybieram. W danym momencie jest propozycja, to znajdziesz czas, że wtedy mówisz, ok, to teraz tak jak tory się przekłada, teraz jestem w tym. I robić to jak najlepiej potrafię. Tym, wiem, że my musimy nasze słowo. Czy oglądane, czy pisane, my jako dziennikarki wiemy, jakie, jaka to jest wartość słowa. Dla mnie to wartość słowa słowo może być też malowane. Wartość tworzy drugiego człowieka, słowo tworzy drugiego człowieka. I jeżeli będziesz mówiła dobre rzeczy, budujące, jeżeli będziesz wyciągała z kogoś to, co w nim jest najpiękniejsze, czym chce się podzielić w tym momencie, to osoba słuchająca czy oglądająca powie: hm. Ale fajnie, będę zwracał uwagę na te słowa. Albo już nie będę sam. A, jeszcze jedno jest bardzo ważne, nie tylko z innymi. Bardzo ważny jest dialog wewnętrzny. O tym jest Twoja A, książka. Moja książka jest bardziej to świadectwo, y, można porównać do no właśnie, rozwój osobisty, rozwój duchowy, którą bardzo dawno napisałam. E, tytuł już jest: wszystko e, Piękno duszy. Także to jest to połączenie tych spraw takich duchowych, emocjonalnych, m, nawet można powiedzieć filozoficznych, bo to wszystko jest we mnie. Ja nie jestem jednotorowa, ja mam tak. We wszystkich kierunkach lubię być. A co będzie ją wyróżniało na tle innych, bo takich propozycji jest mhm. chyba dość sporo teraz na rynku? Yy, nie może być yy, sporo, jeżeli ktoś się dzieli swoim doświadczeniem. Także Alicja Walczak jest jedna. Tak, i każdy z nas ma swoją osobowość, swój, swój tempor, swój charyzmat, to co ma swój przekaz. Nikt. To tak jak na przykład, czy są stacje benzynowe, jedna koło drugiej, teraz dopiero z Gdańska właśnie przyjechałam, no to i jedna może mieć obrót, i druga, i trzecia. Jeden z sobą, nikt z sobą nie rywalizuje, tylko pokazuje siebie. Ja miałam może kiedyś tak, jako dziecko człowiek, a nie wystarczająco dobry, a to jeszcze nie teraz, ta perfekcja y, nie jest dobra, trzeba po prostu powiedzieć sobie tak, iść na głęboką wodę, tak jak w tym programie, w którym uczestniczyłam, y, wziąć y, swoje życie w ręce i pozwolić sobie żyć, bo często my sami siebie ograniczamy, y, bo nie wystarczająco dobry, bo patrzymy się na jakieś tam minusy albo jeszcze nie... Nieperfekcyjnie, a jednak można, można. Inni się ludzie też cieszą, że to nie musi być tak wszystko sztywno. To może być tak swobodnie, radośnie, optymistycznie, tak można. Czy ty siebie og ograniczasz? Y teraz nie, ale wcześniej. Y ten wewnętrzny, tak, chcę być szczera do ciebie, tak, ten wewnętrzny krytyk często mówił: Nie, nie, to jeszcze nie teraz, jak to przygotuje lepiej. Nie, nie, to może jeszcze nie teraz, tak jakby no, wychowanie. Wszystko właśnie w tym rozwoju osobistym i duchowym. Nasze przekonania, nasze wzorce w procesie edukacji, z jakiego domu pochodzimy, co żeśmy uzyskali od naszych rodziców. Jeżeli oni byli skromni, no to my też będziemy sądzili, że wzór, że takiej osoby bardziej skromnej, że tej cichej, poczekać, żeby ktoś nam zaproponował. A ja myślę, że to jest dobrze mówić też o swoich planach, o swoich marzeniach. Tak, chciałabym mieć, poprowadzić program telewizyjny z takimi osobami, które jak będę mogła ich. Coś a la Ofra Winfrey, to są osoby, które bardzo y, motywują nas y, oglądając taki program i słuchając, wiemy, co przeczytać, jaką książkę, jaka informacja i wtedy zobacz, co się dzieje. Czujesz, czy, czy to, co ten ktoś mówi, czy jest ci tak bliskie sercu, czy czymś zaintrygowało, czy jest jakaś, ty nie wiesz dlaczego nawet, ale ciągnie cię do tego. Tak? I, to, I to robimy. Miejmy nadzieję, żebyśmy częściej to robili. Pozwalali sobie m, różnych nurtów, y, różne kierunki wybierać, żeby, no właśnie jak w tym smakowaniu tego życia, delektowaniu się nim, to tak jak tą potrawę, nie jest ciągle jednego tortu. Nawet może drugi spróbować, trzeci. Ja nie mówię, żeby skakać z kwiatka na kwiatek, tylko żeby. Zobaczyć w czym na dzień dzisiejszy, bo to jest ważne tu i teraz, bo przeszłości już nie ma, chociaż ona w pewien sposób buduje nasz filar i tego naszych wyborów. Ale czasami przychodzą takie jaskółki, takie radości, niespodziewane sytuacje, które my możemy tworzyć. Tak dla ty. kogo będzie twoja książka? A Dla każdego, kto będzie chciał ją przeczytać i dla każdego, kto będzie przychodził, e, będzie zadawał sobie pytanie, Yy, czy my jesteśmy właśnie nie tylko materią, to jest doświadczenie życia, że również przechodzimy przez trudy, przez cierpienie, ale na końcu jest zawsze owoc, yy, dobry owoc zrozumienia, przekonania, zmiany, yy, zmiany świadomości. Myślę, że kluczem do wszystkiego jest świadomość. Do wszystkiego. Czy ona, ta książka, mm. czy ona się opiera na tym, na tych twoich trudnych doświadczeniach, bo tak. wiem, że byłaś właśnie chora, miałaś, tak. E, tak. przeszłaś tak. przez tak. raka. Tak, tak. Yy, tak i też nie ukrywam, że teraz też z różnymi rzeczami się zmagam, ale się nie poddaję, bo miałam też wypadek, yy, czołówkę. Byłam oczywiście problemem z kręgosłupem rozciągana, naciągana, do tej pory rehabilitacyjne jakieś rzeczy, ale ja się nie poddaję. I to jest właśnie ten gladiator, to jest ten wojownik. Niezależnie od czasu wieku trzeba żyć w pełni. I czasami jak coś nas tak mocno zaboli, to wtedy del cieszy się każdym momentem, że możesz być, że możesz żyć, że możesz powiedzieć dzień dobry wszystkim ludziom, których kocham. Dziękuję jej za serdeczność i życzliwość właśnie. Najpiękniejszą rzeczą, którą wygrałam po tym programie, wiesz jest co jest? Ta taka bliskość, serdeczność każdego człowieka, który jak podchodzi i widzę, kto się chce widać czy rozmawia, otwierają się serca. Tam nie ma osoby, która by cię, że czujesz jakąś granicę czy jakiś mur. Tam jest ta życzliwość i serdeczność i tak naprawdę tego nie można kupić. Yy, drugi człowiek wie, yy, kto jest otwarty na niego. My będziemy w sobie czytali, jak w otwartych księgach. Jeden, każdy chce z nas być akceptowany, a jak lubiany, ojej, już życzę wszystkim. To jest wspaniała rzecz. Daje natchnienie, daje potwierdzenie, że, no, że jesteśmy lubiani, i to jest dobre. Akceptowani tacy, jacy jesteśmy. Ja I wtedy się odwdzięczam i też mówię, że bardzo lubię, że kocham. Wspomniałaś o tym, że do dzisiaj masz problemy z kręgosłupem przez ten wypadek. E, tak, wpisuję w moją przestrzeń, że już się z tego wyleczyłam, ale no, robię rehabilitację różne, ale już jest coraz lepiej. A jednocześnie jesteś hmm. instruktorem Salsation. Tak, zrobiłam instruktora Salsation. E, ja kocham taniec, ja kocham ruch. E, I ten ruch dlatego mówię, ludzie nie wiem, która kamera. Jeżeli macie zdrowe zdrowie, proszę was, ruszajcie się. Tak endorfiny się wzmagają. Rozpocząć się nawet od małej. Jeżeli ktoś nie lubi biegać, jakiś ruch, muzyka, rytm, każdy znajdzie coś swojego. Bo naprawdę w zdrowym ciele zdrowy duch chce się nam żyć. I tak jak na przykład jesteśmy instruktorem, ja z mojego doświadczenia już byłam nauczycielką WF-u. Jeszcze kiedyś kiedyś. Także no i trenowałam, trenowałam kiedyś siatkówkę. Także te doświadczenie ciała i też sportów, różnych sportów, i pływanie, no, no wszystko, co jest możliwe. Fitness, tak? Ogólnie jednym słowem. To tak, i nurkowanie. No, mi się wydaje, że jak z perspektywy czasu, z historii, to chyba. No, nie wiem, czego jeszcze nie robiłam, nawet na paralot nie leciałam. Jasne, ale mówisz o, o tym sporcie, o tym sensation, mm -hmm. że jest to dobre dla ducha, tak. ale powiedz mi, czy to jest też sekret Twojej fenomenalnej figury? Bo ja wiem, że Ty byłaś modelką, tak. ale czy, model? czy to po, powoduje, że dalej utrzymujesz tę figurę? Tak, tak. Ćwiczenia, dlatego mówię ćwiczenia. Jak się spotkałam po nie wiem ilu latach z dziewczynami, które uczyłam w UEF-u, to my mówimy, wow, ale wszystkie my jesteśmy takie same, dziewczyny, bo mówię tak, najważniejsze, żeby w kimś zaszczepić miłość do ruchu. No właśnie, jesteś piękną kobietą, masz przepiękną figurę. Napisałaś na Instagramie któregoś razu, że kochasz piękno. Czym Aha. jest dla ciebie piękno? Ale piękne pytania. Wow. Czym jest piękno? Wiecie co, tak oprócz wierszy kiedyś coś Przeszło przeze mnie, jak pisałam też książkę, by w wirze uniesień odnaleźć źródło swe i tworzyć piękno i dobro nieustannie. I to piękno będzie wypływało również z fizyczności, bo pierwszą rzeczą nas zmysł wzroku to jest pierwsze, oceniamy kogoś po wyglądzie ale to musi dalej pójść. To to piękno musi wypłynąć z tego serca, to piękno musi wypłynąć z duszy, z tego, że ty chcesz dzielić się tym co masz. To jest piękno zobaczenia nawet drobnych, zachwycenia się drobnymi rzeczami. To jest tak. Piękno drugiego człowieka z jego dobra wypływa. A ty jesteś szczęśliwą osobą? Jestem. Jestem szczęśliwa. Jestem, bo kocham życie, kocham piękno, kocham robić to co robię, mam marzenia, mam plany. Tak jak się spytała jeszcze ja, czy tylko malarką, czy telewizyjnie. Myślę, to tak chodzi za mną, tak się mówi, chodzi e, właśnie poprowadzenie tego programu. Tak jak ty mówisz, ale z takimi ludźmi, że dzisiaj jest ktoś inny. Później ktoś słucha, ogląda, powie jedno słowo czasami, może być bardziej motywujące niż niejedna przeczytana książka. A czym jest dla ciebie miłość? O, miłość to życie. Miłość daje, to jest y, taką benzyną, oliwą, benzyna wiem, że jest droga, ale, ale jest właśnie czymś takim, co nam daje chęci do życia. Bo jeżeli nie, to człowiek jest smutny i nie ma sensu w ogóle nic robić. A jeżeli ma tą miłość, ta miłość to nie musi być tylko fizyczna, ta miłość nie musi być tylko do mężczyzna, do kobiety, kobiety, mężczyzna, tylko miłość w ogóle do życia. Do tworzenia, do robienia, nowe plany, projekty. A czy ty jesteś zakochana? Jestem zakochana, kocham, yy, tak, bardzo. Ja myślę, że to się wtedy czuje, to serce inaczej. Czy ta osoba też ma taki głód życia w sobie? Tak, 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 bardzo. Mi się wydaje, że jeżeli podobieństwa, nie jeżeli, a podobieństwa się przeciągają, yy, to ja tak z perspektywy czasu, tak jak każdy z nas, yy, mamy różne relacje. I widzimy, że kiedyś to, te wybory były inne. Człowiek dojrzewa i widzi, że troszeczkę inne wartości wartości się zmieniają, albo to, co jest w danym momencie jest dla nas najwłaściwsze. No jest najlepsze. Dzisiaj widzimy, że to jest najlepsze, tak? No i wtedy to jest ważne. No i, tak, I i robić jak najwięcej, spędzać czasu wolnego tworzyć, robić, budować się, wspierać. To jest też miłość. Mhm. Ja... Szczerość. Mhm. Wspomniałaś o tym, że jesteś zakochana. Mhm. Masz głód życia, ale w, dosta dostając zaproszenie do Królowych Życia, nie, nie wzięłaś udziału w tym programie. Dlaczego? Eee, nie, ponieważ słucham się też mojej, y, nie oceniam. Jestem, o, właśnie tak się zastanawiam, myślę, że wiem, czemu ludzie się otwierają, bo nie wiedzą, że ich nie oceniam. Ja staram się być y, otwarta i przyjmować. I tam, nie żeby oceniać, tylko sądziłam, że intuicja mi podpowiadała, że to nie, że to nie jest moje, że to nie jest dla mnie. Ja bym, to by mnie nie reprezentowało, bo ja raczej jestem osobą bardzo naturalną i nie, żeby ktoś tam nie był, tylko, że nie czułam tego moim. Czyli nie, nie powiedziałabyś, że królowe życia są sztuczne, tylko, że nie są twoje? E, nie są moje, na pewno nie są moje, bo jeżeli ktoś ogląda jakiś program i ten program ich jakoś motywuje, fascynuje, pobudza ich do czegoś dobrego, no to niech będą takie programy, które mają być. Na pewno to nie jest moje. Nie? A gdyby miało dojść do reaktywacji, mhm. może nowej edycji mhm. Big Brothera, kogo byś chciała tam zobaczyć? Jakich ludzi? W takiej formie, teraz tak naprawdę, jak mówimy o, o programach typu reality show, ta forma, która była wcześniej już troszeczkę wybrzmiała, to już się staje taką według mnie kalką. Ale my w życiu. To, co teraz robimy w tym studio, czy tak naprawdę my cały czas w tym życiu to uczestniczymy. To nie tylko taki program telewizyjny. Każdy program telewizyjny jest, gdzie ktoś jest przed kamerą i z za kamerą. Ktoś przekazuje informacje w jedną czy w drugą stronę. I jedno, co jest bardzo ważne, często może ludzie mówią, czy być z sobą. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, czy z najtrudniejszych, to nie wiem, ale jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ nikt nie może podrobić nas samych. A jeżeli będziemy robili, no to ja akurat nie mam, ale czy ktoś tam, operacje plastyczne, jakieś tam wizerunki, tak, tylko na jeden model, no to się znudzimy, bo wszyscy będą tak samo piękne usta, tak samo. Piękne, jakieś tam inne rzeczy, części ciała. I wszystko będzie takie samo. O to chodzi, żeby każdy z nas, żeby czuł się wyjątkowy, taki jaki jest. Życzę, żeby każdy czuł się wyjątkowy, ważny w swoim życiu i w życiu, w relacjach yy, z innymi. Tak, trzymać i optymistycznie, że można nie poddawać. Się. Jasne. I tym pięknym, optymistycznym akcentem serdecznie dziękuję. dziękuję Ci za wywiad. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy wkrótce w jakimś fajnym projekcie. A Was wszystkich powiem, to nie jest slogan. Ja naprawdę kocham życie, a kochając życie kocham Was, ludzi oglądających. Bardzo lubię współpracować z ludźmi kreatywnymi, twórczymi. Dziękuję Tobie za zaproszenie, Karolina. Przepiękny wywiad. Czułam się bardzo swobodnie czułam się bardzo sobą, a to twoja zasługa. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz dziękuję za dziękuję. wywiad. A z wami, drodzy państwo, żegnam się. Do zobaczenia.